Tak, od razu się klimatycznie zrobiło, a nie tam słońce w ryj. Wiesz co, no, ja obozy ciężko znosiłem pod tym względem, bo tam jak się siedziało ze 3 miesiące właśnie i trzeba było codziennie o tej 7 na rozruch wstać, to właściwie miałem wypracowany już taki styl życia, że tam się wstawało o tej 7, robiło się właśnie jakiś tam trening lżejszy, to potem jeszcze było 40 minut do śniadania, to człowiek szedł w kimę jeszcze. Potem szedł na śniadanie, potem szedł w kimę, potem szedł na trening, potem szedł w kimę. Jasne. I właściwie to tak tylko się przebudzałeś po to, żeby żryć i szarpać się z ludźmi. Tak, i żeby cię tam katowali. No. Co za życie. No. Wstawaj, wstawaj. Jeść czy się bić? Nie, nie. Mama zmarła. Pierdol, idę spać. Idę spać, tak jest. No. Wspomniałem. No tak, no jakby jeszcze ktoś wymyślił metodę, żeby się żywić przez sen, to by było w ogóle doskonałe, nie? Myślę, że są takie metody, wiesz? Tak. I myślę, że sporo osób korzysta. Są tacy ludzie, którzy się nie budzą. Mm-hmm. I głównie nazywamy ich szczęśliwymi. Ci to nie myślałeś kiedyś o tym, żeby sobie głowę... Blue pillowcy to są. Nie, ci co tak, wiesz, mówią, kurde, wow. Trochę czasu przewinąć, bo to najmniej po prostu głowę pod ten, pod klapę samochodu. Ksz, potem 2 lata później tak, ile seriali do obejrzenia. To jest za pomysł. Nie, no rozumiem, bo to jest jednak taki, no ale to te obozy to jest rzecz wyjątkowa, nie, bo ona jest tam przed sezonem, nie, jak nie robi, one są chyba... Nie, no to tam czasem chyba rekord to miałem... Nie wiem, ze 150, no coś takiego, 100 kilkadziesiąt dni w roku. A i tak, że tak powiem, nie byłem tam rekordzistą, no bo powiedzmy ci, którzy jeździli na te wszystkie turnieje jakieś międzynarodowe, no to właściwie to żyjesz na obozie, nie? Tak. Zwłaszcza w roku olimpijskim. Jest w ogóle życie na obozie. No. Świetna nazwa. Wieczna kolonia. Tak, dokładnie, więc i mentalność pewnie kolonisty pozostaje w wielu elementach. To jest rzecz, którą ludzie trochę nie rozumieją, że jakiś tam, wiesz, w szczególności sport taki zawodowy, no to jest jednak taka, nie powiem, że samotnicza, ale takie sekludowane, takie osobne życie, nie? Tak się dziwią się na tych olimpiadach, że tam patrz, kurwa, tyle. Tam tyle trzeba rozdać kondomów, bo się dymają. Ci ludzie w ogóle nie wychodzą z domu. Nie idą do klubów i tak dalej. Nie, co no. Się dziwić? W sensie może teraz to się trochę zmieniło, ale za moich czasów było dużo melanżu, nie? No to raczej. Po pierwsze, no, człowiek był młody. Jasne, no ciężko uniknąć, nie? Chociaż jak tak myślę, że jeżeli na przykład wiesz, jesteś tym typem, co tam. Nie, właśnie nie wiesz, sport taki trochę inny, ale załóżmy. Nie wiem, co jest dla mnie takim synonimem bycia człowiekiem, wiesz, klapki na oczach i tylko co trzeba przepłynąć, no pływanie chyba. Tam, wiesz, no, musisz, to chyba zdecydowanie wiesz, tak. Tam no. Musisz przepłynąć, to jest szokujące w ogóle, woda z mózgu. To tam może i masz siły, nie, ale po prostu to czasu brakuje, nie, bo tam treningi są po 7-8 godzin, nie? To jest dosyć nieprzyjemne. No my się zawsze jakoś tak regenerowaliśmy na wieczór, nie? Że była ta kolacja i człowiek chodził z tyrany cały dzień, ale wiesz, jak tutaj sobie byłeś ze 2 browarki po 20, tak. To wchodziło w ciebie nowe życie. Jasne. Poza tym właśnie no, to jest to, że jak się miało 20 lat, to wszystko jakoś szło, nie? Mm-hmm. Że byłeś w stanie się zregenerować po prostu, a już teraz... Może to jest tak, że to jest system kontroli populacji, żebyś wiesz, w czasach tych wysokich najbardziej swoich, no. Największego potencjału, żeby cię tak trzymać tam. Nie, nie, tu rób. Chemtrailsy, no, normalnie. No, bo tak, no, najbardziej wirulentne jednostki zamykają. Jest system selekcji, pas transmisyjny i ludzie muszą się. No nie, nie. Chociaż trzeba przyznać, że wiesz, wszystkie sporty to jest dość dobra taka dla tych ludzi, którzy mają stanowczo za dużo energii. Tak, to jest dobra ścieżka rozwoju. Myślę, że to... No, bo wiesz, co by robili bez tego? Nie? Jakby, jeżeli by na przykład ich zostawić samopas, to ja czasem myślę, kurde, dobrze ten facet kopie piłę, bo albo tam gdzieś rzuca nią o ścianę albo inne rzeczy.
Stań przed tą ścianą, rzucam tę piłkę. Dobra. No to, to na pewno z jakiegoś powodu łatwiej o autorytet, jeżeli ten autorytet ci każe zapierdalać z jakiegoś powodu. Jak ty się na to zgadzasz, to wtedy masz takie, o sensei, prowadź mnie przez życie. A jak po prostu ci powie, żebyś tam nie robił głupot, no to, to będziesz go miał w dupie. Dlaczego? Bo tu masz piłę kopać. A, okej. Okay. Ty potem wiesz, w tle myśli podskórne jest taki mechanizm, ty wytłumaczyć moralne zasady czynienia dobra, czy po prostu stwierdzić, że lepiej jest. Wiesz, i tu jest łopata. Zajmij swój umysł do czasu. Łopata jest jakaś nieatrakcyjna, nie? Dla nadaktywnych ludzi. No ciężko przekonać kogoś łopatą do tego, żeby wybrał jakąś ścieżkę. Ale kij do hokeja. No. No. To jest właśnie, będziesz kopał rowy, nie? O Jezu, on będzie będę kopał rowy, jak nie dam rady. Mnie ojciec zawsze straszył i to było dosyć śmieszne. I mówił, że na Praczach Odrzańskich jest doskonałe liceum zawodowe i ja tam sobie świetnie poradzę. I dla mnie to zawsze było, Jezu, tylko nie na Pracze. Że na ekspercie wcale nie zła szkoła, pewnie bym sobie tam poradził. Ale coś to działało, to innych właśnie, ciebie czym straszyli, że jak się nie będzie przykładać. Moja mama w zawodówce pracowała, znaczy pracuje dalej zresztą. I tam są, w sensie, to jest szkoła zawodowa stoczniowa, jest klasa spawaczy, tak zwane kadłuby, wiesz, do kadłubów tam cię pośle, będziesz z nimi siedział. Inicjacja to jest, że chowasz ręce i nogi w rękawy i nogawki. I musisz tak przez cały dzień. To jest tak zwany hazing. Dobre łby. No, trzeba przyznać, że mało przyszłościowo jest tam chyba od dnia pierwszego. Chociaż kto wie, może to się rozwinęło. Szczerze, no teraz... Nie, to ja tak patrzę chyba przez pryzmat, wiesz, upadku Solidarności i tak dalej, ale przecież nie, stocznie no, istnieją. Spawacz to jest teraz, chłopie, towar deficytowy. No, moi uczniowie, moja mama wczoraj zresztą, nie, przedwczoraj z nią gadałem, mówi, że jej tam spawacze kończą właśnie, no kończą szkołę i mówią, a ile tam pani o nie. zarabia w tym nauczycielstwie? Liszą pęgę przy niej. Wszyscy lordowie. Pierwsza praca i wiesz, idziesz spawać na stocznię i dostajesz tam, kurde, z 20-30% więcej niż nauczyciel z 30-letnim stażem. Tak. No, słuchaj, to jest część nagrody dla twojej matki, to jest sukces jej uczniów. Tak jest. Na pewno bardzo jest zadowolona z tego, że nie, no myślę, znaleźli. Że... A czy są już kursy norweskiego tam od razu w tej szkole, czy tam z każdym na własną rękę? Kurde, wiesz co, wydaje mi się, że to są raczej... No dobra, nie chcę tutaj obrażać gremialnie po prostu. Wspaniałych ludzi. Tak, bo myślę, że to jest jednak zróżnicowana grupa. Aczkolwiek, wiesz, no myślę, że to raczej są ci, co tam bez norweskiego radzą w Norwegii. Jasne, nie? Tak, dobrze. Czyli angielski był. Po prostu. Tak. No, szwedzki, duński to są wymienne języki, to można się porozumieć. Którzy nawet łaciną lecą. To jest dopiero zwyczaj. Wyobraź sobie taki typ, jak... nie. Ypsilon. Akurat Grek. Fajnie, że niedawno mieliśmy z Filipkowskim, jechaliśmy sobie z Sebastianem, legendarnym człowiekiem. Jechaliśmy samochodem, mieliśmy dość długą trasę, więc stwierdziliśmy, że posłuchamy sobie wielkiej gry, starych odcinków, nie tych nowych. I wspaniałe, w ogóle. Nie wiem, kojarzysz wielką grę? Nie wiem, które to. Pani Ryster prowadziła dwóch kolesi wyraźnie na spektrum, obkutych do granic możliwości z jakiegoś tematu i odpowiada pytanie za pytanie. Okay. Nagrody są jakieś symboliczne za wiedzę, która jest absolutnie już z granica, no granicy bycia savantą. Tam. Jaki guzik miał gdzieś tam, co? I my tak się strasznie z tego tam... Wspaniały by ten program nawet do słuchania samego, nie oglądaliśmy go wizualnie. Jakże inaczej, ale kwestia jest tylko taka, że właśnie Sebastian mówi, kurde, kiedyś tutaj, jak miałeś właśnie takie ten, to mogłeś przynajmniej tam się pokazać, a teraz to jesteś wyklinany i cię, wiesz, tam od inseli. Ale inaczej, że tak mówiliśmy, że tak, kurde, co za też upadek telewizji, nie? Popatrz,
Tutaj pytanie o marszałka Fosza i jego dokonania na obu frontach, a potem włączasz familiadę i jest co solimy. I postaraliśmy się wymyślić, słuchaj, no to dzisiaj by było trudniej, jakieś współczesne, żeby było, wiesz, chcieliśmy wymyślić współczesny temat dla wielkiej gry, dla tego programu, i byśmy zbyt głupi, żeby wymyślić temat. Nie wiem, tak fizyka i... Pytania w familiadzie. To... Tak, to jest nasz problem, nie daliśmy rady kompletnie. Nie, mówię, że temat wielkiej gry to pytania historyczne, historia familiady. No. Doskonale, no by było. Rozwój pytań. Tak, tak. Sorry, że ten, ale wrócę jeszcze do tego, czy... bo wiesz, czasami się mówi, no dobrze, że sport uprawiają, to przynajmniej tam lulek nie palą, nie ćpają, nie rzucają puszkami. U ciebie było takich dużo ziomków tam w tego, w ramach, że to była pomoc społeczna w imieniu społeczeństwa? Myślę, że sporo, chociaż judo to akurat jest taki dosyć kulturalny sport. Jasne. Że był pełen przekrój, nie? W sensie dużo było ludzi, którzy... No właśnie, bo to jest... Kiedy jest ten moment, jak zapisujesz dziecko, wiesz, szarpie się z kimś i tam... 7-8 lat, no. A. Tak do 10 byli tacy, co tam zaczęli trochę później i jakby zostali. No bo wiadomo, że było dużo ludzi, którzy się przewijali takich tam w wieku późniejszym, którzy zaczynali, ale mało z nich było w stanie jakoś tam się przebić do takiego zawodowego sportu, wyczynowego, no. W sumie to jest tak, że nie jest tak, że masz 14 lat i tak. Wiesz co, teraz zacznę ten sport, bo to jest, kurde, chyba próg wejścia jest dość trudny. No, w sensie w ogóle to jest takie, wiesz, masz 35 i stwierdzasz, ha, może wyjdę na open mic'a, zobaczymy, co z tego będzie, nie? I masz mieć jakby pełne przekonanie, że coś z tego może być, nie? Tak. A jak chcesz być, nie wiem, wiolonczelistą i masz 14 i mówisz, mama, wiem, tak, co chcę robić, chcę być wiolonczelistą. Gówno, no nie, no za późno. Trzeba było się orientować, jak miałeś 7 lat, tak, chłopaku, no co ty. Co ty jest? Orient, plaskiego ci jeszcze, a to do tego nie było. Do kadłubu. Fajnie jakby, już, mamo, już mam fach w ręku, bo spełniłem twoje marzenia, już jestem pełnym kadłubem. Ale jeszcze chciałbym duszę swoją naprawić. Mama, nie. Beka, jakby spawanie było taką wyrafinowaną czynnością, nie? Żeby złączyć dwa przedmioty przy pomocy druta, byś musiał zacząć w wieku 7 lat. Bo tak, jak nie, to nie. Nic nie pospawasz. No. No wystarczy obłożyć to dość poważną, wiesz, taką tradycją, tam, że jest wielka złota maska, jest jakiś tam piec gaśniczy, przepraszam, kos gaśniczy inkrustowany. Już tutaj jest do zrobienia. Wszystko jest, wiesz, zawody przyszłości, ale to jak myślę, bo ty masz też przekrój, wiesz, jeśli chodzi o własne lata tego trenowania oraz tego, jak wygląda teraz trenowanie, mniej więcej, nie? Bo, bo ty prowadzisz grupę taką w kierunku właśnie sportowego wyczynu, czy raczej tam fikania sobie? Ja prowadzę w przedszkolu jakieś tam takie zabawy. No głupio, żeby to już był przesiew zawodniczy. Chociaż scouting, wiesz, jest taki lekki scouting, że widzisz już tam w wieku 5 lat, które dziecko ma predyspozycję tak naprawdę do sportu, a które nie ma. No i wiesz, jak któreś ma, to tam staram się rodzicom przekazać, żeby się może coś z tym zrobili i niekoniecznie judo, ale żeby już zaczęło coś właśnie trenować, no bo nie każdy ma tą świadomość, że to właśnie jest ten moment 6-7 lat, że musisz się zastanowić, jeżeli wiesz, wiadomo, że nie każde dziecko będzie chciało, nie każde dziecko może. Czy chcę unieszczęśliwić moje dziecko na życie? Czy chcę je przyspawać do rakiety tenisowej? No, to... Może rzucę kością i ono będzie tą właśnie osobą, albo będzie złamanym człowiekiem. No cóż, zobaczymy. No, no to jest taka rzecz ogólnie, ten wyczynowy sport, że wiesz, że to tam sobie można po wszystkim powiedzieć, hej, piękna przygoda, wiele mnie nauczyło, no ale to tak po półtorarocznej terapii raczej. Tak, nie? Tak. Musisz... To jeszcze twoje narzędzia jako komunikacji często są takie... Przepraszam, że tak porównałem wszystkich, ale czasami ciężko nam się zastanowić nad swoją emocjonalnością, jeżeli to jest, ona się wyraża, wiesz, no, powtarzalnymi ruchami. Ja starałem się niektórym moim kolegom jakoś przedstawiać terapię jako narzędzie, które jest przydatne w rozwoju i zazwyczaj reakcje, nie wierzę w takie rzeczy. Nie, nie. Obcej babie będę zgadzał, co ty gadasz. Co ty?
pójdę, pobiegnę nad morze i w połowie drogi się rozpłaczę. Tak, tak, tak. Co jest oznaką, że wszystko gra. I nie, nie, no, to jest, wiesz, ale to chyba każdy powinien gdzieś tam wiedzieć, że tam zawodowy sport, w szczególności na poziomie, załóżmy, olimpijskim, no, on jest bardzo niezdrowy dla wielu elementów, nie tylko ciała, ale też trochę ducha, nie? No tam mówią, że wiesz, to jest... Ale z drugiej strony, jak ktoś tam już przeszedł, to nie, no to jest też gotów na inne. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale teraz trochę tak, oczywiście z Ameryki wyszło, że tam sportowcy też mogą się tam załamać i mieć jakąś tam deprechę i tak dalej. To taka nowość. Kiedyś tam, wiesz, George Best przechlał wszystkie pieniądze na wyrok. No taki był. Tak, tak, tak. Jego wybór. Wspaniały człowiek. Ciekawe, zrobił 9 ciekawych cytatów, życie sobie rozpierdolił na kawałki, wszyscy No chyba ze 3 wątroby zużył, nie? Mm-hmm. Jakiś tam... No, angielscy piłkarze. Bo właśnie, jeżeli mówimy o w ogóle porównaniu różnych sportów, to... Bo nie chcę o tym za długo mówić, ale ja teraz mam lekkie wejrzenie w szkolenie młodzieży piłkarskiej. I tam oczywiście każdy ojciec jest niedoszłym selekcjonerem, wiadomo. Czy też masz takich tych tam, co rady z jakiegoś powodu na poziomie przedszkolnym potrafią? Tak, są tacy, którzy na poziomie przedszkolnym, wiesz, właśnie dzwonią najpierw z zapytaniem o to, czy coś z niego będzie, nie? To jest normalnie to jest pytanie, które słyszę no raz na jakiś czas, nie mówię, że często, ale słyszę pytanie właśnie na temat 3-latka na przykład, nie? Bo ja powiem ci, panie, to już 3 lata i ja nie ma żadnych fruktów z tego. Ja to zaczynam tracić nadzieję. Ja włożyłem pieniądze w obligacje 4-letnie i ja liczę na zwrot. To jest takie merkantylne podejście. No wiesz, jakieś kurcze, nie wiem, są dziedziny, w których nie wiem, są te beauty queens, nie? W Stanach to tak, kilkuletnie. Tak, co jest ciekawe, odchodzi się od tego dla dorosłych, dla kobiet tak, już nie ma, tak, ale tak. Dla noworodków, let's go. Ja, to jest w ogóle straszna ścieżka kariery, bo wiesz, rozwijasz się w tym i nagle masz 15, a nie, już koniec. Koniec. Dla dorosłych nie przystoi. Zabieram mi tu starą dupę stąd. Całe dzieciństwo i co? I koniec? Tak nie. Jest też w tym, w cheerleadingu. Tak. Że wiesz, kończysz liceum, czy tam może jeszcze trochę na studiach można to porobić, ale potem jakby no, jest finito, nie? Zgadza się. I musisz męczyć kolejne małolaty, jak chcesz się tym zajmować. Albo zostać trenerem tam biznesu, bo to jest chyba to samo. Ale wiesz, to jest o tyle dziwne, że w Stanach chyba w większości Stanów jest małżeństwo jest od tam 18 roku życia, czyli wiesz, kończysz na przykład właśnie taki swój stint jako królowa młodocianej piękności, albo król młodocianej piękności, żeby to nie było genderowo przypisane, i potem musisz 3 lata zanim to zmonetyzujesz, łapiąc 94-letniego miliardera. Jako znaleźć wielką miłość gdzieś tam. Te 3 lata to musi być szybka nauka życia. Ciekawe, czy jakiś tam technik równie... Ach, to mniej. Albo kadłubowca jakiegoś takiego, wiesz, dojebanego. Porządnego, z Polski. Co to pierwszy co stopę postawił na amerykańskiej ziemi. Już się padają do niego wszyscy z ofertami pracy, ponieważ trzeba... Shit needs welding. Ale jeszcze, bo nie skończyłem w sumie odpowiedzi na twoje pytanie a propos tego, jak teraz wygląda właśnie wyczynowy trening. Tak. Jest bardzo ciekawy moment w rozwoju judo, bo judo jakby jest popularnym sportem, nie? Tak. Jest paradoksalnie, jeśli chodzi o zawody dzieci, no to masz tam niektóre zawody są, wiesz, ponad 1000 dzieciaków, nie? Tak. 1500, kurde, ileś tam mat, no, torwar wynajęty, zgadza wiesz, się, to jest bardzo popularne. Chyba gdzieś, nie wiem, czy to jest prawda, ale przeczytałem, że to jest najczęściej uprawiany w Polsce sport indywidualny. O, czytałeś w magazynie niepotwierdzone wiązki. Tak, nie, no nie, ale nie dziwię się, bo to każda prawie szkoła ma jakąś tam sekcję. Tak, taką, więc tak. I to jest I też jest powszechne przekonanie, które chyba jest prawdziwe, że warto tego się trochę pouczyć, bo przynajmniej umiesz upaść i tak się jest. Nie zabić. To jest ogólnie, myślę, że baza do jakby robienia czegokolwiek sportowo później. A uczyć judo dziadków, bo oni upadają fatalnie. Jest tak, jest, dzieje się to. Jest tak? Jest tak, 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 tak. Nauka upadków dla osób starszych prowadzi. Myślałem, że to żart. Nie, mój kolega to prowadzi. Znaczy, chyba nie cieszy się jakąś wielką popularnością, ale w jakichś tam osiedlowych
jak chyba dofinansowanko poszło tutaj. Jasne. No i trzecia grupa, ci co wymuszają na przejściach dla pieszych ubezpieczenie, nie? Tam ci co udają, że padają pod samochód. Myślę, że tutaj też można by przeszkolenie i przeprowadzić. No ale tak czy owak to wśród dzieci, no bo się nie dziwię, no to jest taka rzecz, którą, no to nawet w mojej szkole była chyba sekcja też taka dosyć solidna, nie? I tam typy się szarpali, kobiety się też szarpali. A to mówię już o takiej podstawowej szkole, czyli to wcześniej. To, przepraszam, bo mówiłeś, że właśnie tego było bardzo dużo. I paradoksalnie, jeżeli chodzi o poziom już zawodniczy, taki, że tam właściwie od młodzika, wiesz, już są Mistrzostwa Polski i się jeździ po tym kraju, to do tego momentu, gdzie było powiedzmy 20 lat temu, nie wiem, jedna piąta może dzieciaków, które to trenują, no, może nawet mniej, ale seniorów było 2-3 razy tyle co teraz, nie? Teraz po prostu Mistrzostwa Polski, no to tam kiedyś były eliminacje do Mistrzostw Polski, tak. Nie? Musiałeś się zakwalifikować i wtedy było tam 30 powiedzmy osób, które się zakwalifikowały ze wszystkich regionów. Teraz dobrze, jak dobrze pójdzie, to po prostu przyjedzie te 30 osób na Mistrzostwa Polski, nie? Oczywiście. A jest dużo kategorii, w których tam jest na przykład w ciężkiej kategorii, to masz, nie wiem, 8, nie? Tak. Tam 9, z czego kurde, połowa to w ogóle są amatorzy. Tak, i ale 5 są jest duzi. Takich. Tak, tak. To, no ogólnie to jest pewien handicap we wszystkich sportach walki, że jak jesteś duży, to nagle to, co robisz, jest ważniejsze niż to, co robi ten mały, tak. A w dodatku masz 1/5 konkurencji. Zgadza się. No tak, wszystkie sporty walki. W niskich kategoriach wagowych, to po prostu tak, jak jesteś duży, to rywalizujesz z innymi dziwolągami, bądźmy szczerzy, bo nie powinieneś mieć 2 metry, 1,95 m i jeszcze być sprawny, powinieneś gdzieś leżeć, to taka natura. No i jakby większość dużych ludzi, no nie wiem jak to powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc, jak masz dużego chłopa, któremu się jeszcze chce coś robić i on nie jest rozpuszczony przez to, że on jest po prostu duży, więc jakby nie ma żadnej potrzeby udowadniania komukolwiek, że jesteś warty, bo zawsze wszyscy mówili, o ale pan jest duży, o kurde, ale wielki chłop, ale super. Brawo, moja zasługa. No tak, to nie chcę mu się gdzieś tam lecieć do Bangkoku i bić się kurde z typem, żeby mu wypierdolił kopa i dam opóźnienie umysłowe. No właśnie. Post factum. No. Racja, więc wtedy nie zajmuję się tym, a ci, którzy z tym zostają, to zwykle się tak, wow, okej, to tak to wygląda. A będąc jakby w niższej kategorii wagowej, no to musisz rywalizować na przykład z wszystkimi dobrymi ze swojego kraju, którzy muszą pokazać, że są, i z całą Azją. Jest około, na ostatnio jak patrzyłem, w Azji jest 2,5 miliarda typa, co ćwiczy Muay Thai i za ryszkę Mizu i po prostu cię zajebie, tylko za to, żeby dojść na najwyższy poziom, i to tego typa musisz pokonać, który wiesz, zagryzał szczury, żeby mu się do twarzy nie doszły. No, jak myślisz, nie wiem, czy mi się aż tak chce. Byłem w Japonii przez, tam, nie wiem, trenowałem przez, 2 razy byłem po jakiś tam miesiąc, właśnie w takim najmocniejszym klubie, właśnie, no, może nie najmocniejszy, ale jeżeli chodzi o te wagi takie średnie, to chyba najmocniejszy klub na Czarny świecie. Czarny Lotos. Cobra Kai. Czerwony Smok, dosłownie. Jest 9 klubów Czerwony Smok, więc to nie jest. Nie, to tak, chiński raczej będzie. No w sumie tak. Tak za smokami. Tam jest, wszystko się nazywa Budokan, bo Budokan to jest... Kadłub. Tak. Budokan Nita. Wchodzą typy właśnie w samurajskich maskach. I spawają, i tak... odkładają miecze. I... Bo niewiele osób wie, że w samurajskim miecz jest spawany milion razy. Właśnie. Ale Japończycy też, no to jest, oni są szurnięci na punkcie niektórych rzeczy, między innymi chyba sporty walki to dla nich jest ważna sprawa, nie? Tam, dosyć, tak. Nie. No, kurde, oni się, wiesz, oni po prostu mają tak dużą liczbę chętnych do uprawiania tego, że mogą sobie pozwolić na to, że po prostu 9/10 zostanie zajechanych do wieku 23 roku życia, przetrwają najsilniejsi i oni później, no bo tempo pracy jakie tam jest,
To jest coś po prostu. Ja tam siedziałem te 3 tygodnie i masz 2 treningi dziennie, i tam nie ma czegoś takiego, że ćwiczysz technikę już na jakimś Tak. etapie. To jest. Tam tylko Walka, walczysz. walka Tam z... tylko walczysz. Robisz 12 walk bez przerwy rano i 16 walk bez przerwy wieczorem, i tak robisz codziennie, nie? Tak, aż ktoś pęknie. Tak. I przyjdzie z mieczem właśnie. Faktem jest, że tam większość ludzi jest trochę. W sensie, że sposób walki jest luźniejszy, że u Tak. nas jest wszystko takie mocniej fizyczne i trochę bardziej kontuzjogenne przez to, a Japończycy, oni walczą jakby objętościowo, dużo tego robią, ale są po prostu luźniejsi w tym, nie? Jasne. No to jest też różnica między sportami europejskimi walki, a azjatyckimi, że tam to jest często sposób utrzymania, więc wiesz, no najlepszy przykład to oczywiście Muay Thai, gdzie wszyscy się biją 2 razy w tygodniu, ale często są przekręcone walki, więc tam nie będziesz komuś robił, wiesz, tam problemu, nie? I on musi być sprawny, więc na treningu po prostu pach, 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 leciutko. A pojedziesz do Rotterdamu i tam jakiś kurwa docker chce ci urwać łeb, wiesz, na sparingu, bo jest pojebany. I jak na to patrzysz, mówisz, o kurwa, no to nie, to tak nie robimy. A wiesz, tylko jak sam wspomniałeś, no trochę uchodzi, jak myślisz, dlaczego tyle osób uchodzi do to popularność innych? Czy to po prostu tak samo jak kabaret w Polsce? Tak, myślę, że to ten sam proces. Po prostu zaczęliśmy robić hakowe rzuty i publiczność się od nas odwróciła. Raczej. Nie, niezrozumienie, ale niektórzy przychodzą do tego, do MMA. I Łapię tam się z mówią na duchem nich czasu. spadochroniarze z judo. Wiedziałem, Kasztany kasztan. pieprzone. Wyraźnie. Nie, no chyba tutaj jest jedna wina, nie? Czyli to Komputery! komputery, wyraźnie. Komputery, no. Dzieci chcą kontrolować swoich ulubionych judoków za pomocą gry Judo Simulator 2000. Jest David Dullier Judo, była taka gra. Naprawdę? Tak, była gra francuska. Znaczy, nie wiem, czy Francuzi ją wyprodukowali, ale Oj, to David musiała był. być dziwna w chuj, już widzę z daleka, że Dziwna, no. jak wiesz, przeniesienie tych zasad. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zagrałem w grę, która symulowała zasady MMA i wiesz, jak, czemu ten typ się wywrócił? Co tu się dzieje? Czemu nie wstaje? Trzeba cisnąć, żeby wstać? Przecież wiesz, jak grałeś jakąś grę bijatykową, to wstawał i od razu tam z kopem i robił salta, nie? A tutaj No, przeniesienie tych zasad to musiało być ciekawe. kontrola w tym UFC Fight Night to nie, a ogólnie jakoś Aha. nie jestem gierowy za bardzo, ale też mi to pamiętam, że to granie w judo to też było takie bardzo dziwne, nie? Że Tak. tam nie, no to trochę jak w Tekena, że po prostu tam coś klikałeś, nie? I raz na jakiś czas twój tam typ robił wow, i ktoś Tak. leciał, ale w ogóle nie było jakby walki o uchwyt, więc oni od razu łapali ten uchwyt sami z Jasne. siebie i Co jest potem. chyba mega kluczowe, tak w sumie, bo to No. ustawia wszystko, nie? Jak tam, czy jesteś na górze, czy na dole, no to przecież dosyć. Bo, czy to, wiesz, wynika z tego, że jednak judo jest jednym takim jakby, to jest walka, ale takim element, nie? I może dlatego, że wiesz, że jak, że, no poza tym, kurde, no MMA, jakieś kopy i tak dalej, to wszystko tam łączy i ludzie tak chyba, oprawa tego jest też nie taka tradycyjna, że wychodzisz głowa w dół, tylko puszczają ci piosenkę, możesz mieć kurwa zęby wilka na ochraniaczu, jakiś No, więcej ekspresji na pewno w to można włożyć. śpiewa twój brat piosenkę na meczu. O Jezu. Może ty swojego brata Bez zaproś. kitu. Ja bym chyba chciał, żeby mój brat zaśpiewał mi piosenkę na Łamiące mi się wejście. głosy. Wspaniałego brata mam. Tak, to Ej, bez. ty musisz się o coś założyć z nim, kurwa, i żeby on to zrobił po prostu. Słuchaj, słuchaj. Ja mam jedno marzenie na twoje 40 urodziny. Musisz mi zaśpiewać. A musisz się Ubranek. nasterydować najpierw, żeby wstydu nie było. Tak. I bez koszulki lecisz. Taki, wie, koszulkę ma włożoną za pasek z jakiegoś powodu. To załóż, jak już ją masz, po co ją. No tak, bo tutaj. Żeby klamrę było widać z Kurde, wodą. ale popatrz, że zrobimy sidestep. Pan Mariusz Pudzianowski, miałeś okazję go poznać chyba, tak? Miałem, tak, no. Niesamowite. Stanie koło tej osoby jest w ogóle przeżyciem mistycznym. Tak, ten chłop waży tam, nie wiem, wtedy ważył ze 125, nie? Tak, tak A był lekko. moment, że on ważył 150 coś tam. I to nie tego marszmalaków No. i jebany.
I to, no ale głowę ma wielką, taką głowę ma naprawdę dużą, autentycznie tak, tak. wielką głowę. Ona jest imponująca. No i teraz jak trochę na zdjęciach widziałem, bo chyba jeszcze zdychę zrzucił sporo, do tej walki z Materlą, no to ta jego głowa to już zaczęła być problematycznie duża, nie? Że nie już proporcja chodzi, no. się zaburzyła, więc może on po prostu nie miał wyjścia, nie? On musiał być taki wielki, bo może. Miał śmieszny łeb. Możliwe, że ta głowa tak poszła, wiesz, wszystko z głowy. Wszystko głowa definiuje, to ci zawodowi sportowcy ci powiedzą, to w głowie. Oj, niesamowita, kiedyś cytat z pana Michalczewskiego, który mówił, że u boksera najważniejsza jest głowa. Ja myślę, o, bo tam psychologicznie bym miał. I on kontynuuje i mówi, no bo jak mocno w nią zarobisz, to nie można bardziej. No tak, jako element obrony, on powiedział. Dosłownie, jako dla niego głowa to jest siła czaszki. To jest mniej więcej o co chodzi. Ale pan Pudzianowski, lat 46, tak? Dobrze no, pamiętam. Pod 50 zaraz jakoś. I dla pana Materli, który stwierdził, to pewnie mu najebie, co on to... Kurde, to... Nie wyglądało w ogóle przez sekundę, jakby miał mu najebać, szczerze tak, mówiąc. Jak to wszystko tak spływało po nim, te ciosy no. i tak mówię, o... No bo zresztą, wiesz, nie wiem, bo ty teraz nie trenujesz teraz to konkretnie MMA, ale... Pewnie coś tam... No teraz ogólnie to się w ogóle obijałem. Aha. W sumie troszeczkę tam grałem w piłkę, trochę. W sensie chciałem sobie wystartować właśnie w judo. Tak. Tylko... A mówiłeś o tych mistrzostwach, nie? No właśnie są takie mistrzostwa Polski dla lamusów. Tak się nazywają właśnie? Tak się dokładnie nazywają. Musisz się dostać tę kartę badania zrobić. Bo to ten lamus, francuski mistrz, lamus. Właśnie on. Tak, to on zainicjował i to poszło. Ale czyli to dla dorosłych są pewnie. No takie są mistrzostwa Polski mocno. Amatorów i weteranów. Ja jestem weteranem właśnie. Wojen. Wielu wojen. I co to, ZBOWID to? Związek Bojowników o Wolność i Demokrację? Kurde. Niesamowite. Pewnie weteranów? Weteranów. Ale to tak chodzi to o wojskowych nazywa. Weteranów? Nie, nie. Chodzi o to, że... To takie określenie. Tak. Nie, masters to się chyba... Po angielsku się nazywa masters, a wydaje mi się, że w Polsce na Polacy się w Polacy na to mówią. No bo jakby powiedzieli mistrzów, to wiesz, no. jak się tak rozgląda się, tu nie ma mistrzów. Może, chociaż i tam pewnie to jest. Nie no, mistrzowie, znaczy raczej już tacy ludzie, co się narobili i naklepali tych medali, to tak. im się tam nie chce jeździć po prostu. To jest dla takich właśnie chłopków jak ja, co tam bardzo chcieli, jak byli młodsi, ale nie wyszło i teraz mają sobie coś do udowodnienia tak. i wiesz. Po mojej stronie jest czas. Ja nie jestem głupi i nie... Złamałem sobie głowy tam 16 kręgów, jak miałem 23 lata. Do tego. No myślę, że właśnie dużo to tam jednak wychodzi z przetrąconym kręgosłupem. Dobra, wytrzymię do końca na blokadzie. No tak, to jest jak wiesz. Zwłaszcza jeżeli tam po 9 latach przerwy myślisz, kurwa, a może by. Patrzysz tam gdzieś na granie, wiesz, tam jakiegoś, ty, przecież ja to robiłem i nagle. Pierwszy tego. No to dokładnie to mnie właśnie spotkało teraz, bo co myślę, nie no, no co tam, nie będę wchodził tam jakiś rzutów robić, normalnie idę się od razu napierdalać. Jasne. I wszedłem raz, drugi, trzeci, wszystko spoko, no i za czwartym sobie coś naciągnąłem skos brzucha, a to jest takie gówno ciągnące się. Nic nie można zrobić, no. to jest słabe. To od siedzenia boli tak naprawdę, ale wiesz, pytałem też pod kątem tego MMA, bo wspominałeś, że tam ewentualnie, żeby za jakiś czas coś tam wystartować, jakiś pieniądz z tego No ściągnąć. Właśnie, kurde, ja bardzo mam dużo myśli w tym temacie i im bliżej się przyglądam, co tam się dzieje to na chyba tych galach. Jest ciężki skład, wiesz, tam, bo to nie jest tylko, właśnie, bo wiadomo, że to nastawienie, tylko sport, to ono też ma swoje duże minusy, trzeba przyznać, bo to jest takie niepatrzenie na życie wieloaspektowo, nie? Ja przyznam, że zmieniłem trochę zdanie na ten temat tych freak fightów, ale jestem ciekaw twojego, bo jak do tego podchodzisz, wiesz, czy to jest w sumie, ma to sens, czy to jest zły przykład dla młodzieży, czy raczej to jest po prostu no, jakaś taka forma rozrywki, no i nic więcej. Wiesz co, no ogólnie rzecz biorąc, mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego, bo nie jestem w stanie jakoś się wewnętrznie rozliczyć z tym tak, żeby mieć... 100% tam wchodzę, okej. No bo...
No to jest jak pornografia, przyznam. Coś w tym jest, no. Wystawiasz swoje ciało na sprzedaż i tak można to zrobić, wiesz, tastefully done, jedziesz do Berlina na 2 dni, albo wow, man, to jest kurwa, to jest ciężki set w piździsiewie dolnym, no niestety, jak coś czuję. Więc wiesz, to mnie ciekawi, że jest to też poddane modzie, nie? I że jest po prostu teraz tego bardzo dużo i teraz chyba też nie jest czas, kiedy była ta organizacja jedna, która się nazywa tam Fame MMA, tak? Mm-hmm. Ale sukces jej został przez nią utrzymany, ale też na tyle jakby dużo jest jakichś innych organizacji, takich trochę lewych, nie? Które tam powyskakiwały, że można się naciąć też, jak mi się zdaje. Ja nie wiem, czy jest się na co nacinać, bo to jakby jest wystawione po prostu na talerzu, co to jest, nie? To nie jest tak, że o kurde, myślałem, że będziemy tutaj sobie prowadzili normalną rozmowę na konferencji. Jasne. Menedżer, wiesz, na zdjęciu promocyjnym ma oczy jak talerze i tak ty. To trzeba dzień usiąść i sobie odpuścić. No, myślę, że tam jest, kurde, bardzo dużo... Co się stało, kolego? Kto ci to radził, żebyś, kurwa, ubrał tekę, marynarkę konkretnie? Bardzo dużo ćpania tam też się dzieje wokół tego. Mam wrażenie, że to jest... Ogólnie na galach MMA te narożniki tam lubią wytrzepane sobie wyjść, nie? Że... I zawsze jest jakiś, nawet na amatorskich zawodach widać, że jest jakaś taka sekcja mocno pobudzonych gości, którzy tam stoją przy tej macie, dawaj morda, dawaj! I mają energię przez 12 godzin z jakiegoś powodu, bo tyle trwają zawody amatorskie. Zdrowe po prostu, takie widzisz, no wypoczęte, bo mają 2 dni wolnego, więc nic się nie dziwię. No gale, przyznam, że to są już też osobne światy. Najbardziej mnie zadziwiło, że to UFC jak było w Polsce, to oni sobie jakoś tak nie poradzili za bardzo, nie dali radę. Za to te lokalne jakieś wersje, czyli no największe KSW oraz permutacje jej, to przędą wcale nieźle. No oczywiście są tam pewne jakieś tam... No KSW chyba ma teraz ogólnie, znaczy związany z Freak Fightami wydaje mi się spadek, bo wydaje mi się, że ta... ten kontrakt z Viaplayem to jest jednak krok w tył w stosunku do pay-per-view, nie? Że, zgadza się, tak. Że musieli troszeczkę się zrewidować podejście, ale z kolei klepią tych gal bardzo dużo, więc nie wiem, no może inaczej. No myślę, że tam już chłopaki nie będą jakoś bardzo biedni sami w swoim życiu. Tak, ci co mieli zarobić, to już są dosyć zadowoleni tam. Za to cała reszta ciężko pracujących. No, ciekawa sprawa. Wiesz, kończąc ten temat, bo też nie ma powodu w sumie za długo się zajmować tymi jakimiś tam galami, wiesz, tam zapłać 19 zł, żeby zobaczyć jak dwójka dzieciaków gloryfikowaną wersję ustawki w spod szkoły, wiesz, tam. No właśnie, przerażające jest to, że rzeczywiście ten cały lore, jakby, no dzieciaki takie 12-13-letnie, to oni to traktują tak jak, wiesz, tak jak my graliśmy w Tekena, nie? I wiesz, o, Yoshimitsu tam no, potrafi zajebać, takie się obracać wokół własnej osi, no to oni trochę tak traktują jak postacie z kreskówki tych ludzi, nie? Że właściwie oni, mam wrażenie, że no pewnie to są też dzieci, więc dzieci dużo rzeczy nie kumają, ale nie mają jakiegoś rozróżnienia, że tu są jacyś sportowcy, tu są jacyś, że są friki, tylko po prostu no, to jest to, czym my się teraz interesujemy w ramach sportu. Jasne, ale to chyba przejdzie. Ja myślę, że wszystko przejdzie. Następne będzie strzelanie. Myślę, że będą się ludzie strzelać po prostu z pistoletów i będzie, wiesz, jeszcze będzie patriotyczna wersja tego, gdzie tam będziesz się strzelał do Putinów, jakichś tam biegających i chuj, kurwa. I dla Boga Gromnica i dla Diabła Ogarek będzie i każdy będzie zadowolony i teraz dobrze, że nie siedzi w domu, gra w gry, tylko biega, strzela tam. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem. Ja myślę, że nie będzie lepiej niż było. No, wszystko sprowadza się do powiedzmy tej fali uspołecznienia działalności kulturalnej, sportowej, że wiesz, że no tak samo, no co, no jakbyś 20-30 lat temu chciał robić stand-up, no to by trzeba było przyjść tam do jakiejś kogoś z telewizji, powiedzieć, przepraszam, czy można, on by powiedział, wypierdalaj, i to by się skończyło twoje robienie stand-upu, nie? Tak. I trochę to samo się stało ze sportem, że że każdy teraz może sobie się ponapierdalać, nie? Racja, zebrać pieniądze. Do tej pory musiał iść do lokalnego, wiesz, chłopa, który
słuchaj, trzecia runda i ty robisz tak. Bo przecież nie gloryfikujmy starego sportu, który był odrażający, wręcz skorumpowany. Teraz przynajmniej korupcja jest na wierzchu i kto wie, może nawet no, zawodnicy w końcu to są dobrze płatni, nie? Przynajmniej ci, którzy przynoszą coś ekstra, załóżmy, czyli tą oglądalność. I to oczywiście musi budzić frustrację, bo ten tort jakoś nie zostanie powiększony w magiczny sposób, ale... A tutaj bardzo szybko się adaptują no jasne, zawodnicy jest do sposób nowych... na to, tak. Tak. Pamiętam, że mój trener Clemens właśnie pierwsze, na początku jak przyszedł tam właśnie do nas ziomeczek, co... Znaczy do niego przyszedł ziomeczek z fejmu, nie? Saszka. I Klemens mówi, dobra, jak my to zrobimy, ty, dobra, ja ci się tam nie mogę pokazać, to ty będziesz pod ringiem, ja ci przez telefon będę mówił, ty będziesz mu podpowiadał, co ma robić. Dobra, nie, może to w maskach pójdziemy, w kominiarkach, cokolwiek. A teraz tam już jest, wiesz, czterech chłopak, którzy walczą na tych wszystkich galach, Klemens, tak, który śledzi, nie, wie, co się dzieje, no już jest normalnie wyspecjalizował się, może nie tylko jako... Tak, no wszystkie rzeczy są straszne z oddali. No, no. Jak im dalej jesteś, tym mniej widzisz szczegółów, nie? Więc też tutaj ciężko kogoś tam, wiesz, no, też znamy osobiście człowieka, który organizuje takie gale, to prawda? Prawda. Więc jakby też, co musimy go tam, nie podawać ręki? Owszem, nie robimy tego, ale z innych powodów. Nie, że ty, bardzo miły człowiek. Pozdrawiam go serdecznie. To jest ciekawa sprawa w sumie. Ostatnio na jego gali tam się ostra afera wydarzyła. Tak, że chyba nawet nie dopuszczono do walki wieczoru, tak? To tak, nie dopuszczono do walki wieczoru, bo... Co jest teraz polską tradycją już powoli. Na holenderskiej ziemi została ona. Niedawno pan Wrzosek niestety nie mógł podejść do tak? walki. Tak? A... Tak, to Glory go wykluczyło, wiesz, ta kickbokserska organizacja do rewanżu z panem Badrem Harim, który sam jest po prostu idealnym przykładem dla młodzieży, jak się należy zachowywać, kąpiący sędziów, wiesz, typ, który kurwa, no nie umie. No, to jest przykład, że w sumie może i lepiej, że on się zajmuje takim sportem, bo opcje są dwie. No nie bije kogoś innego wtedy, nie bije amatorów gdzieś tam, wiesz, w klubach, nie? A drugie, że może mu się coś stanie w końcu, bo liczymy na to wszyscy, bo on kurwa się nie umie wyluzować. Nie umie się wyluzować. Typ tyle lat i spięty dalej, wiesz. A no i co, i czemu tego Wrzoska tam nie dopuścili? No wiesz co, ze względu na to, że było zagrożenie, że tam jakieś burdy będą i oni to powiązali bezpośrednio z nim i go kurde wykluczyli, usunęli jego rekord, wszystko tak zdrowo go tak zrobili. Co ty gadasz? No, z Twittera go usunęli. Nie. Nie był na Twitterze. Gdzie? Zaraz Elon go przywróci. Spokojnie, tak już właśnie dostał tam. Do federacji. Mister Kupi Elon tą federację, żeby walczyć o wolność słowa. Ten i... kolo to jest, dobry. To jest jak Batman naprawdę. Więc macie swojego Batmana, frajerzy. Ale nie, no tutaj było chyba ze względu na... No tak, no bo na przykład Gromda, jeśli nie pamiętam, że my z całym... z szacunkiem, czy jego brakiem dla tej organizacji, to oni organizują to tak po cichu. Oni te transmisje nie mówią, gdzie to jest. Nie? Żeby tam się nie zjechały ekipy tam. Toruń nigdy nie uklęknie przed... Dobra, spokojnie człowieku, tam szalik cię definiuje, to może się trochę wyluzuje. A to jest ogólnie, jak wjechały do Polski te walki dwóch na dwóch, czterech na czterech, tak. Nie? No i to się super sprzedawało, tylko z tego co tam rozmawiałem, no to po prostu nie da się, no nie da się tego organizować. No nie ma możliwości, bo po prostu no, musisz, wiesz... Ochrona jest więcej niż wszystkich zawodników plus trzy. I to lepszych. No ale to jest tak, no dobra, skoro masz tyle dobrych typów w ochronie, to niech oni się biją. No, albo po prostu, wiesz, no trzeba by zrobić jakieś Hunger Games takie dla... Rzeczywiście tłumów. Może Hangar Games, to jest mój pomysł. Hangar Games też są chłopy w hangaru zamykacie. Po jednej stronie spawacze, po drugiej stronie rozspawacze. Rwą druty palcami. Ale ci to dopiero. Fajnie jakby w ogóle kadłuby miały swoich, wiesz, antykadłubowców takich. Wiesz. Takich, co im rozkładają, no to są złomiarze. There you go. Wielka po prostu rywalizacja i można cały mytos napisać. Jedni tak, jedni łączą metal, drudzy go rozczłonkowują. Bracia w nitowaniu, nitarze.
antynitarze, to by byli tak. I oczywiście ci najwybitniejsi kadłubowcy to są dygnitarze. Nie skleiłem tego. Dygnitarz? Dygnitarz, mówi się o kimś. No nie, no okej, okay, ale... I nitowanie, to z tego to pochodzi w ogóle, nie wiem, o co mówię. No tak, problemem jest, że tam środowiska kibicowskie, w ogóle bardzo mi się podoba to określenie, bo jest niesamowicie nobliwe. Tak jak pan Zimoch kiedyś określał, że mamy tutaj burdy ze strony pseudokibiców, bo tak trzeba nazwać tych dżentelmenów. Gościu, na nie blisko. Co ty wygadujesz? To jest obraza dla nich, nawet nie wiesz na ilu poziomach. Nie, ale judo chyba jest trochę wolne od tego, nie? Bo to nie jest sport, który premiuje raczej ludzi, którzy są takich, wiesz, szybko się nauczyć napierdalać i siać postrach. Jak mi się nie, no... Przecież to się przenika często, nie? No dużo było, tylko że myśmy się jakoś tam tłukli, kurde, na tych imprezach jak tak za mało lata, nie? Że mieliśmy 16, tak. 17 lat, to jeszcze to było tak, wiesz, to było w dobrym tonie, tak. Żeby komuś wjebać czasem, ale raczej nigdy nie było takiej sytuacji, żebyśmy coś inicjowali, że wiesz, takiego typowo bicia się dla sportu, że wiesz, że kurde tam wyzwaniasz jakieś chłopów i się lejecie, ale zawsze jak gdzieś jechaliśmy na obóz, no to nie można było za bardzo, wiesz, jakby dewizą w judo jest ustąp, aby zwyciężyć, tak. To nie, raczej się nie kierowaliśmy tą zasadą. Do tego ustępu było tak pół centymetra tylko, rozpędzić piochę. Klasyka. Znaczy nie, no to jeszcze wiesz, no bo jak jedziesz gdzieś i jest to jakaś miejscowość wypoczynkowa, to wiadomo, że tam miejscowi się zwiedzą, że przyjeżdża takie. Przecież kto nas kiedyś wbili typy, a to było seminarium radiowe, kurwa. I seminarium radiowe. Co ty myślisz, że tu się będzie jakaś nabojka, kurwa, wrocławska w radiu siedzieć? I tak, no to nie wiem, na co oni ten. Ale to jest po prostu taki terytorializm. No, są chłopy, które mają tak obsikany ten teren, że jak tam ktoś inny wkroczy, to ja nie wiem. I zero opcji do gadania się z takim człowiekiem, bo... Myśmy kiedyś mieli aferę taką też, no nie wiem, z 15, 14 lat ja chyba miałem coś takiego, nie? I poszliśmy do sklepu, do Łubiany, tam jest fabryka porcelany w Łubianie, na Kaszubach. No i poszło za nami jakichś czterech, też z Chili, no takich tam mało kilkunastoletnich. Poszli za nami w las, się tam z nimi praliśmy, no i okej. Oczywiście zwycięstwo, no bo jak? No i oni... Znajomość terenu im nie pomogła. Teraz. Nie pomogła, nie byli w stanie wykorzystać dywidendy geograficzne. Bartosiak by tutaj był potrzebny. Na perymetrze nie ustawili linii obronnych. No w każdym razie oni tam, no tak, to zobaczymy teraz. Zobaczymy teraz, co będzie. Ja mówię, no to zapraszam, domek numer 20, ośrodek Garczyn. Tak. I skurwysyny przyszli, no. Jednak. 20 z łańcuchami. Normalnie jakaś lokalna bojówa się tam zebrała, jakieś tam kotwicy straszyn, chuj wie, nie wiem czego. W każdym razie przyjeżdża trener i wypierdalać do domku, wszyscy do domku, 30 chłopa, już szybko eskalowało, z pałami jedzie. I było, autentycznie była wystawiona, kurde, front linia do przyjęcia, wiesz, tam każdy z jakiegoś kija znalazł. Mi się wtedy w sekundę sobie przypomniałem, że mam 40 lat. Ja mówię, to ja może do dziewczyn do pokoju się schowam. Można do dziewczyn do pokoju. I przyjechała psiarnia i jakby wyszedł jeden na zwiad, zobaczyć co się dzieje, a że właśnie tam no dużo było policjantów, no to zostało to rozegrane tak, że ta policja przyjechała tam po prostu w 5 minut. Tak. I rzeczywiście ich rozgonili, kogoś tam złapali i było po wszystkim, ale jeszcze tam musiałem tydzień spać w tym domku numer 20, który został naznaczony, panie, jakbyś rano się obudził, a tam wiesz, krwią X taki, tak przynajmniej anioł śmierci mnie ominie, kurde, no to trzeba, tak. Nie wiem, czy Banaś ma same tylko takie historie, bo on, Rafał Niski ma ten problem, że on jest wysoki, nie? Jak jest wysoki, to ludzie myślą, że on się umie napierdalać.
Więc go zaczepiali całe życie. I coś jakiś generuje przypał straszny. On opowiadał, i to jest właśnie rzecz, że jego kiedyś, kurczę, który poszli z kumplami gdzieś do knajpy, i no jeden tam jego kumpel jakoś no zaczął, wiesz, tam wariować, nie? I co jakaś knajpa, to jakaś taka na piętrze w Warszawie, no ochronę do nich wezwali, oni. I Rafał patrzy, a ochroniarzem jest niedawno zapisany do UFC Tomasz Durwal, no? I on mówi: o kurwa, niedobrze, niedobrze. I kumpel jego idzie na niego, nie? I ten nie zdąży go zatrzymać, a on go przez ścianę przełożył i mówi: ja. To coś, co ja też niedawno widziałem, pozdrowienia dla ochroniarzy w Hydrozagadce, którzy ostatnio typ jednym kopem dwóch kolesi wygonił na zewnątrz. To mi się tak spodobało. To nie jakiś taki chamski kop, wiesz, tam w łeb, że mu komuś coś. Po prostu położył nogę mu tak wiesz, na klacie i wypnął jednego ich z drugim. Tak, ja tylko patrzę, a drzwi się otwierają i dwóch typa wylatuje na tak ziemi. Zwany domino kick. Wow, niesamowite to było. To coś jak z filmu. I właśnie tam opowiada, że Rafał jak ten do niego poszedł i tylko go odepchnął i Rafał przez okno wyleciał. Kurwa, to nie, idziemy do domu. To jest koniec, jak ja przez okno wyleciałem. Niesamowite są, niesamowite czasem jest, jaką wiarę Tak, jakby przy to kompletnym alkohol. braku umiejętności, skąd to się bierze? Wydaje mi się, że teraz już ludzie trochę no, się skumali, bo właśnie te sporty walki się Tak. stały popularne i widzisz te kopy na łeb i sobie jesteś w Uff. stanie skleić, co by się stało Chociaż z twoją banią. to trzeba chyba przeżyć, nie? Żeby zobaczyć z raz, nie? Tak, o, to nie są żarty. To kopnięcie głowy jest odrażające. W ogóle dla mnie ono jest nieuprzejme przede wszystkim. Po prostu nigdy się nie przyzwyczaiłem do tego. Nie potrafię kogoś kopnąć w łeb. Bo dla mnie to jest takie, kurwa, jakieś nieeleganckie. Zajebać z pięści rozumiem, bo to jesteśmy na. Patrzymy sobie w oczy, ręka jest tu, widać o co chodzi, nie? Ale kopnąć kogoś w głowę? Skandal. No To jak ja tak piłkarze. po prostu nie podnoszę wysoko nogi, to To jest. jest w ogóle dla mnie. Tylko o czym chciałem wspomnieć, że no wystartowanie, tutaj pan Tomasz jest trochę może złym przykładem, ale ja pamiętam jak pierwszy raz jakby musiałem sparować z człowiekiem tam powiedzmy 3 wagi wyżej od siebie, załóżmy w takich rozmiarach pudzianowych. No i uderzenie w to ciało to takie jest straszne. To po prostu w momencie, aha, ja mu nic nie zrobiłem. Nie ma możliwości, że ja go w momencie. Ale myślę, że w judo to chyba musi być jeszcze bardziej dojmujące uczucie, ponieważ jeżeli jest tam ktoś, kto na przykład lepszy jest technicznie, albo jest wyraźnie przewagę fizyczną, no to to uczucie musi być straszne po prostu. Bo to jest tylko, o nie, tutaj No, będzie w źle. judo nie dostaniesz w ryj, nie? A, Więc no to tak. to, co ci się najgorszego może zdarzyć, to to, że zaraz po prostu spadniesz na plecy. No Jasne. to nie jest jakieś takie. No tak, nie będzie cię ktoś bił bardzo długo po mordzie, to w sumie No, jest tak. że jak wychodzisz, powiedzmy, do znacznie. Bo w judo jest to, że jak kogoś trafisz tak mocno w moment, to znaczy, wiesz, każdemu raz na 100 walk zdarza się, że po prostu zrobisz coś odruchowo, nawet nie wiesz kiedy Tak. i wiesz, chłop leży i obaj się rozglądacie, jak to się stało, nie pamiętasz tego. Jasne. Więc jak idziesz walczyć z kimś, kto jest znacznie lepszy od ciebie, no to masz takie, może dzisiaj, nie? Może to będzie ten dzień, a w Gdzie będę najgorszym w razie, nagraniu. jeszcze raz? W nagraniu pod koniec roku. Najlepsze, wiesz tam. I tu jakaś Biggest Japońska. upset of world judo. Tak jest. I gdzieś tam z wykręconą ręką. No tak, bo to w sumie dużo kontuzji to chyba wynika z tych przeciążeń bardziej niż samych tych. Tak, no raczej to są rzeczy, w sensie nie, no wiadomo, że rzeczy się dzieją jakby tak, wiesz, jednorazowo. To znaczy kolana gdzieś tam strzelają, łokcie, no kości się łamią, jasne, że tak. Najczęściej kontuzje są przeciążeniowe, po prostu bo robisz jedną technikę, którą robisz tam, nie wiem, 200 razy w ciągu treningu i ona za każdym razem wygląda tak samo, więc Jasne. eksploatujesz. Po prostu niesymetryczne jest judo, nie? Jest Tak, tak. bardzo, są Potem to jest też, dysproporcje. wiesz, jakby czynnikiem zmiennym jest drugi człowiek z całą swoją wagą. To jest No i tu. wyrywający się, który chce, jeszcze wie, co robi. O Jezu, to jest jak noszenie No właśnie jak. swojego ciężaru, który jeszcze jest oporny dodatkowy. Nie? No to wiesz, wystarczy spróbować podnieść człowieka, który jest Niechętny nieprzytomny, temu. no. Albo tak. To
to wystarczy, a tu masz przytomnego, który aktywnie przeciwdziała temu, żeby go przywrócić. Aczkolwiek im człowiek jest lepszy, bardziej doświadczony, tym jest mniejsze ryzyko, że ci coś zrobi, nie? Bo ma po prostu lepszą świadomość swojego ciała i wiesz, czujesz, kiedy coś zaczynasz naciskać na kolano, odpuścisz, a najgorzej jest właśnie z dużymi, silnymi, takimi, wiesz, chłopami, co nie mają techniki, no ale to w każdym sporcie. No chyba tak, tak. To poza oczywiście szachami, tam to nie ma znaczenia. Tam nawet dobrze. Chyba, że po prostu stajesz lepa na ryj po rozegranej partii, to wtedy tak. Masa ma znaczenie. Doskonałe połączenie, już były bokso-szachy, ale teraz gdyby to był punchdown, chest down. Chest down? No. Tak. Najpierw wypłacasz sobie po sztuce, będą z nienawiścią zasiadać do partii. Chyba po czterech rundach, wiesz, tam koń się tak nie porusza. Jest to pierwsza partia rozegrana po 3-miesięcznej przerwie na śpiączkę. Typa wybudzili ją i od razu do szachu. No co za maniak. Nie, ale dobra, to żeby pominąć tego, klasyczne pytanie, czy to pomaga w komedii jakiekolwiek rzeczy. No ale chyba można sobie wyobrazić, że wiesz, pewne razy, że tam nie, doświadczenia, które są trochę odmienne, ale dwa, jakaś taka dyscyplina wewnętrzna trochę się przydaje. Nie? Ja szczerze mówiąc, to ja nie mam, że teraz już trochę mam, bo ją wypracowałem, tak, ale ja... Nie przeładę się. Nie, moja, w ogóle to jest jakiś mit, że sportowcy są jacyś ogarnięci, nie? Tak, zgadza się. Bo to w sensie, no, wiadomo, że są ogarnięci sportowcy, ale ja, wiesz, ja studiowałem na WF-ie na kierunku Oliwska Kuźnia Olimpijczyków, gdzie tam musiałeś mieć mistrzowską klasę i jakby było mnóstwo ludzi tam z medalami mistrzostw świata z różnych dyscyplin. I tam nikt nie był ogarnięty, nie? No to może ze dwie osoby, ale to był po prostu kuźwa taki freak show, jeżeli chodzi o tych ludzi. Każdy był jakiś po prostu odklejony w ogóle z innej bajki. I było tylko po prostu kombinowanie, jak się prześliznąć, żeby zrobić jak najmniej możliwie i żeby cię puścili. Ale to z czego w ogóle, to jaki jest cel, żeby zgromadzić tych wszystkich ludzi w miejscu? Bo ono... Cel był taki, że poszło na to jakieś dofinansowanie unijne i trzeba było zdefraudować trochę pieniędzy. Jasne, to już po sprawie. No. Województwo pomorskie teraz kolejne. Zresztą wyróżniające się w wielu aspektach, jeśli chodzi o pewne elementy. No tam na AWF-ie teraz są niesamowite rzeczy się dzieją. Teraz ogólnie na AWF jest więcej Chińczyków niż Polaków. No w końcu. Tak, bo... Wiedzą, gdzie jest Juan pogrzebany, no mi się podoba, nie? Że tam I robią tam podobno straszne pieniądze właśnie na tych kontaktach z jakimś tam Ministerstwem Edukacji Chińskim. Tak. Jedwabny szlak się zaczyna. No, morski zaczyna jedwabny się szlak. Od Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. A zanim się orientujesz, to no, słuchaj, to też z drugiej strony, no nie wiem. No. Nie mówię, że nie, tylko tam wiesz, no ogólnie tam wały szły, że AWF był dłużny miastu chyba z trzy bańki i tam Adamowicz jednym ruchem ręki wykreślił po prostu ten dług, no i myślę, że no raczej to i trzeba... I vice versa. By... Przepraszam, to bardzo niemiłe, ale nie będziemy na ten temat spekulować. No już, bo tu... już bardziej nie umrze. Że można się wyluzować. Tak, no, trzeba przyznać. Jak ty z czasem, bo tam masz... Tak, ja mam jeszcze 8 minut. 8 minut, no to idealnie. Mówiłeś 59. A bo jeszcze tylko jakby kończąc ten temat właśnie dyscypliny wewnętrznej, bo wiesz... Ja nie mam problemu z tym, żeby się bardzo zmęczyć. Nie? Tak. Znaczy ja mogę na przykład robić coś przez 16 godzin, aż się wyjebie na ryj i buta trzeba, nie? Tak. To mam wbite w bani. I jak to się przekłada na stand-up? No właśnie wcale, no. To jest ten problem. To jest ten problem. Właściwie nawet przeszkadza. Bo to... że masz, bo w sporcie masz zawsze tego trenera, nie? Tak. Że twoje zadanie to jest przyjść, wykonać tą robotę i nie musisz się w ogóle nad niczym zastanawiać. Jasne. On cię nakierowuje i odpala i ty lecisz. A tutaj musisz sobie sam wszystko zorganizować. Nawet bym powiedział dobrze, jak nie masz trenera właściwie, bo to jest, przejmujesz jego nawyki, a to zwykle jest dopiero frustrat totalny. Wyobraź sobie typa, który trenuje stand-up. Wyobraź sobie jego poziom
Jakiego, jaki ten człowiek musi być sfrustrowany? sfrustrowany? Ja słyszałem, że Juszczak tam jest teraz mocnym Tak? coachem Michaelo? we Wrocławiu. Nie, bo ja wiem, coachem? Nie, no coś tam się stara organizować. A na pewno, bo wiesz, to jest też o tyle dziwne, że każdy też, że to jest absolutnie niewymierne, nie? To już tam nie masz medali, kurwa, no. I tak dalej, no to co tu możesz przekazywać? Masz pieniądze. Dokładnie. A, przepraszam, są. Liczby jeszcze mówiły. No. Zapomniałem o nie liczbach. No, to ja tak się zastanawiałem właśnie nad tym, czy taki jakiś tam... bo teraz w Trójmieście się zrobiło bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują z tym... I oczywiście, wiesz, tam przychodzą, a co byś mi poradził, nie? Kurs u mnie. No. Co wy na to? Ja no. Wszystkim mówię, żeby nie wydawali pieniędzy na te kursy, ale nie słuchają. No słuchaj. No ale jest. Niech tam. Niech będzie. Niech tam Jurkiewicz ma. No ma. Nie, on już tego chyba nie prowadzi też nawet. Chyba najbardziej prowadzi. Mi się podobało nastawienie rejenta, który po iluś tam przeprowadzałem, tego się nie da nauczyć. Po prostu porażka z pomysłu. Mu uświadomiłem, nie do zrobienia. Nie ma. No nie, no to jest takie, to jest właśnie jak wiesz, nauka, to jest, dobra, to będzie może trochę zabrzmi seksistowska, to jest jak samoobrona dla kobiet raz w tygodniu przez 45 minut. Zgadza nie? się. Takie... Nie, no ma, moim zdaniem ma duże zalety, bo na przykład dosłownie jesteś przez te 45 minut bezpieczna, tam. Tak. Także jeśli chcesz sobie kupić taką bezpieczeństwo, 45 minut i w drodze na to i w drodze stamtąd. I prawdopodobnie poznasz jakiegoś zwyrodnialca, który jak ładnie zagadasz, będzie gotów pobić twojego konkubenta. O, zdecydowanie, bo takiego wiesz, typa, który sprawiedliwość wykuwa pięściami. To jest połączenie jego i Elona Muska, to Batman, moi drodzy. O Jezu, dobrą historię słyszałem ostatnio z takich wojennych. Że ktoś chciał te? Nie, no, że no dobra, spróbuję pokrótce. Nie wiem, czy to jest emitowalne, ale ostatnio Kuper mi opowiedział, właśnie też kickbokser, tam tak medalista Mistrzostw Świata i w ogóle mówi, że najbany na imprezie i typiara. W sensie, no, że ewidentnie coś jest nie tak po prostu, aha, nie? Że gościu tam ona jest no mocno niekontaktująca, jasne. Obok niej jakiś pijany gościu i że ją tam dawaj, jedziemy, no gdzie ja jestem, co ja robię, aha. Nie? No i zaczął tam gadkę, co się dzieje, kim jest ten człowiek, czy wy się znacie, tak. Nie? No i widać, że typiara jakaś tam, jak dachuwa jakaś poleciała, jasne. I jest źle, więc zaczął z nim gadać, on mówi, no się poznaliśmy, ja się odpierdolę, o co ci chodzi. No i zgarnął tą dziewczynę i pyta, gdzie są jej rzeczy, nie? No i ona pokazuje, że tam rzeczy są przy stoliku, a tam jeszcze czterech chłopa siedzi. Mówi, aha. Nie, niedobrze, no ale okej, może jakoś to ten. Poszedł, podał się za jej brata, że co tutaj tak. się dzieje, oni się trochę obsrali i się okazało, że już łupy zostały podzielone. Oh. Więc jeden wyciąga portfel, drugi aha. wyciąga telefon, ten jakiś tą torebkę, nie? Nie, nie, dobra, sorry, ten... Sorry, my nie wiedzieliśmy, tam, że... Że to twoja myśleliśmy, siostra. Że jest bezbronna. że jakąś obcą babę kroimy, a nie twoją siostrę. No nasza i... nienawiść jest ogólnie do kobiet. Nothing personal. No man, słabo. No i w każdym razie wywiązała się tam jakaś aktywna bójka. Się oj. Okazało, że to nie jest tylko tych czterech chłopa, bo oj tylko nie. jeszcze czterech, oj. Więc zaczęli go kopać, ale on wstał, bo jest zwycięzcą i zawsze wstaje, kiedy upadnie. Mówi i tam się. Skasował dwóch, bo ci odeszli i kogoś tam jednego, mówisz, że tulipan poszedł, nie? Mówisz, że leci tulipan, on też nie był trzeźwy, więc unik, bum. Mówisz, że chaos kompletny, nie? I zaczyna o. dusić jakiegoś typa i ten typ, no wiadomo, nigdy człowiek niezduszony, to z przerażenia tam zaczął go gryźć. Oh. I mu wydarł po prostu skórę, ma blizny takie na klacie, został pogryziony przez człowieka. Przez straszne człowieka ugryzienie. Ale tak potężnie pogryziony, naprawdę są wielkie blizny. No i wzięli tą dziewczynę, zabrali te rzeczy, nie? On, aha, no i oczywiście chciał to zgłosić na policję, policja nie przyjęła zgłoszenia, w ogóle powiedział, że najebaj już sześciu chłopa, to ty chcesz zgłaszać, iść do domu człowieku, zanim ciebie zawiniemy. Ale ja słusznie ich najebam. Ja wiem, no, ale nadal. I no. mówisz, że po prostu wzięli tą dziewczynę, jakoś tam udało im się dotrzeć, gdzie ona mieszka, bo ona aha. nie kontaktowała zupełnie. Tak. Odwiózł ją do domu
I najlepsze jest to, że ona nic nie tego nie pamięta. To już człowiek po prostu dał sobie wydrzeć mięso z klatki piersiowej dla niej. A ona się po prostu obudziła, miała, mówię, o, wszystko mam, portfel jest. Nie jest źle. Głowa boli. A gruba była. Chyba nie idę już do klubu. Bo tam nie wiem, co się stało. A tam na piekło na tym, na ekraniach z monitoringu. Koło siedzi kurwa czterech na intensywnej terapii. No. Słuchaj, to jest właściwie, też nie chcę opowiadać, ale też taką ostatnio w jednym klubie wrocławskim widziałem akcję i typ, wiesz, typ dosłownie, wiesz, typ ja już bardzo źle wyglądało, jeszcze jej dorzucił, ty mordo, nie robimy tak, nie, słuchaj, coś tam, ja mówię, to chodź tą typiarę do baru. I ja już widzę, jak oni się zbierają, tam mówię, o kurwa, ja stąd idę, to ja tam szybko za bar. Pierdolę. Bo ktoś musiał szkodę mieć tej nocy, nie ma opcji i to musiałem być ja tym razem. Ja znam ochroniarza, ale mówię, ty, ale tam, kurwa, co to zmieni? No i jest tyle, że to będzie przejebane strasznie. Wszedłem do domu, ale coś się dalej dzieje, no widzisz, dalej się dzieje. Dlaczego? Jaka jest nauka? Nie pomagać. Po prostu nie pomagać. No, rzeczy się dzieją nie bez powodu. Bóg ma plan. I jego planem było na ten wieczór. Kurwa, no tragedia. Słuchaj, ja cię też nie będę przytrzymywał. No, bo no myślę, że tak. 9:20 to jest chyba. Właśnie, ten bo my czas. Nagrywamy strasznie wcześnie dla was. Docencie, kurwa, a nie, że ten. O 8 było wstane. Tak ja jest. Nie wstaję o 8. Zrobimy drugą część, myślę, bo to jest jeszcze nie ma problemu, a to wrzucę i napiszę część pierwsza i wszystko. Co? Czemu nie? To przecież dobrze się gada, nawet nie ruszyliśmy tematu. Nie wiem. Aborcji na przykład. W ogóle nie nawet nie dotknęliśmy dokładnie tego tematu. Gdyby na przykład ten typ, co gryzł, został zabortowany, to nie byłoby problemu. Bo kolega by miał kratę, jak kurwa miedziana tarcza. Więc trzeba tak na tym myśleć. To słuchajcie, dziękuję wam i to jest pierwsza część rozmowy. Druga, nie wiem, jak się zobaczymy pewnie gdzieś tam w tym. Gdzieś tam kiedyś będzie. No jak, dokładnie.